Witajcie, ja jestem Łuki, a wy oglądacie kolejny odcinek z gry Minecraft na serwerze Przyjacielska Kraina. I trochę się tak pozmieniało się pomiędzy, tak poza kamerą, muszę tak to szczerze uznać. I nie ten przycisk prawie bym dotknął, ale okej. Bo bym wyłączył nagrywanie, a nie perspektywę. Okej. Zanim przejdę do tamtej działeczki, to chcę wam powiedzieć, co zmieniło się tutaj. Widzicie takie elegancko wyposażoną działkę. Jeszcze tutaj będę pracował, więc no tutaj jeszcze nie jest to 100% skończone. Szklarnia, tak mniej więcej tutaj wszystko fajnie jest. Tutaj jeszcze musi być zagroda dla zwierząt, aby gracz miał full wygodę. Oświetlenie będzie inne, bo wpadłem na lepszy pomysł. Wieże mam trochę tak już można powiedzieć, że skończone. Widoki na wieży są naprawdę fajne. I wieża nie jest za duża ani za mała, taka idealna, dlatego postanowiłem, że będę takie mniejsze plany robił niż mój zamek, który jest w prawym górnym rogu. I tutaj mamy takie oto fajnie widoczki, widok na wioskę, widok na kolejną działkę, na kolejne ulice, co będą się to rozrastywać i szybki transport w dół, to co jest tutaj właśnie najlepsze w tym. Kolejna rzecz to tutaj wyrównałem trochę tutaj górę, co tutaj dużo akurat to pomoże, ponieważ nie będzie takiej szpiczastej góry, tylko tutaj każdy gracz będzie miał swój teren i swoją działkę. Tak naprawdę, słuchajcie, to ja myślę, że te działki, co ja tutaj buduję, to mogą być takie tereny typowo do wynajęcia, takie mieszkaniowe dla nowych graczy, albo i dla stałych graczy, tam już każdy niech robi jak chce. Ale to może być teren mieszkalny, tak? Ale na przykład teren budowlany, żeby wybudować coś z własnego, to może gdzieś indziej się budować, tak? A to jest może być taki teren budowlany. Ale na razie tutaj ciałeczki są takie, a nie inne. Tutaj jest kolejna ciałeczka, którą buduję. I można powiedzieć, że nie jest ona za duża, ani za mała, ale w takiej małej ciałeczce bym chciał się zmieścić, aby było tutaj praktycznie wszystko. Będę budował oczywiście większe działki, bo tamta jest większa od tej, ale nie chcę budować takich samych rozmiarów, tylko chcę budować takie rozmaicenia. Na początek to wyłożę sobie tutaj do końca te półbytki na to ogrodzenie i za chwilę będę sobie tak do końca równał, aby tutaj było fajnie wyrównane. Tylko jestem ciekawy, czy ja będę miał tyle żelaza, żeby tutaj akurat wyłożyć tyle latarni, bo za chwilę wam pokażę, o co mi tak dokładnie chodzi. Tutaj w piecykach przepada mi się stone. Stone na taki normalny stone, takie bloczki, wiecie o co kaman. Tutaj mam magazyn, na ktoś o tym wiecie. Rudy się powiększają, minerały tak samo. Ciężko powiedzieć chyba ze żelazem, tak mi się wydaje, ale sam chyba tutaj sprawdzę, bo nie powinno być ciężko z żelazem ogólnie. Ja tutaj sobie tylko tak 10 sztabek przerobię na te iron nuggety. I teraz no, dużo mi tego dało, ale pytanie jest takie, czy wystarczy mi na tamto ogrodzenie? I wam powiem, że najprawdopodobniej za chwilę się temu przekonamy, bo ja sam nie wiem. Chociaż ile mamy? 11, tak? Dobra, jeszcze więcej zrobię tego. Godzina 8:20, a dwaj gracze już sobie tutaj fajnie grają. Prosek, MVP i widz, ten z Chiny TV. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nic, ale okej, nie wnikam. Ale teraz słuchajcie, zajmę się tutaj akurat projektem kolejnej działeczki, troszeczkę mniejszej, ale miejmy nadzieję, że się tutaj zmniejsza. Wyrównywać tutaj akurat naokoło będę później. Typowo najpierw bym chciał z wami tutaj ogarnąć sobie kolejny domek. I kolejny domek będzie stał tutaj tak do przodu. Czyli można powiedzieć, że tutaj coś takiego. On będzie tutaj trochę taki duży, bym powiedział. No on będzie trochę taki duży jak na tą ciałeczkę, ale mi się wydaje, że się zmieszczę. Dlatego zarysy malutkie można zrobić. No tak pół na pół mi się wydaje.
A jak nie, słuchajcie, to zawsze mogę powiększyć wydaną stronę, co nie? No, czemu by nie, prawda? Powiem wam, że nie jestem zadowolony w ogóle, bo troszeczkę moje plany się pozmieniały. Bo ten pierwszy tomik, co chciałem wydawać, to widzę w planach, że jest za duży na tą działeczkę, a ta działeczka jest mała. Dlatego pomyślałem, że zabiorę swój drugi plan i tutaj tylko trzeba o 10-15 kratek powiększyć działeczkę, no to nie będzie chyba z tym problemu, więc no postanowiłem, że zniszczę ogrodzenie i o taką właśnie szerokość tutaj sobie to rozbuduję, chociaż nie wiem, czy tutaj mi pozwoli na to materiał, ale mam nadzieję, że taki nie wyjdzie mi symetrycznie. Jeszcze raz muszę tutaj troszeczkę pokopać, żeby mi wyszło to naprawdę symetrycznie, bo nie mam to tak fajnie obliczone, aby mi to tak fajnie wyszło. No i tutaj teraz brakuje jeszcze tiertu. Kurczę, no widzicie, jakie tutaj mam wyliczenia zrobione. Bo to naprawdę ma wyjść bardzo ładnie i symetria tutaj ma się zgadzać, tak przynajmniej tak troszeczkę ta symetria się ma teraz zgadzać. Więc no, tutaj już się zgadza i jeszcze tutaj. Tylko czy ja będę miał, tak, jeszcze mam trochę tego materiału, to dobrze. A pobytki będę miał, tyle pobytek, halo halo, tak, coś tutaj mam. Czy być może się będzie zgadzało tak, jak ja bym chciał? Chyba tak. Oj, tam źle położyłem, za chwilę to skasuję. Tak, super, zgadza się, elegancko. Jak myślicie, taki wzór na podłogę pasuje? Kombinuję. I chyba będzie ok. Ogrodzenie zrobię pytak po odcinku, bo już nie mam materiału, a nie chcę iść szukać materiału. Dlatego to zrobię sobie poza odcinkiem. Tutaj chyba sobie tak coś świerkowego tam w te rogi. Nie no, nie wiem, słuchajcie. A może to będzie zejście do piwnicy? Nie no, bez przesady. Wykombinuję coś lepszego niż takie po prostu zejście do piwnicy. Bo to wątpię, że to by miałoby tutaj jakikolwiek sens. Tutaj mogę zrobić jedynie co najwyżej z przesuwowych tezek. Takie coś. Mi się wydaje, że to będzie miało tutaj mniej więcej takie ręce i nogi. Elegancko. Jest git. A tutaj mogę sobie zrobić z świerkowego drewna takie coś i to wkrować. No. Mi się wydaje, że podłoga jest ok. I jakoś to zaczyna wyglądać. Nie jest w ogóle aż tak źle. Teraz tylko wystarczy tutaj zrobić jeszcze drzwi. A drzwi mogę zrobić sobie tutaj, słuchajcie, z ciemnotępowego drewna, tylko ja takiego nie mam, także i typu materiał, który potrzebuję, ogarnę sobie ekwipunek i wracamy do budowy. Szczerze nie wygląda to tak źle, drogę dorobię i tutaj dorobię też jeszcze chodnik i będzie ok. W sumie tutaj już rośnie, to już mogę tak co nieco też tutaj już tak zrobić ścieżkę i będzie znakomicie, super fajnie. Tutaj za to mogę porobić już sobie jakieś wyjście? A poczekajcie, mam lepszy pomysł jeszcze, ale tam już nie dam rady tego obejść naokoło. Także zrobimy to w taki sposób, aby to było tutaj tak mniej więcej. Bo tutaj bym chciał, żeby tutaj były... Siemka. Żeby tutaj były też jakieś ścianki, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale póki co ogarnę sobie tutaj wejście jakieś inne. Nie wiem, czy tutaj jakieś takie walnąć. Muszę pokombinować jeszcze, jak to zrobić. Ogólnie wam powiem, że chciałbym mieć porządek w ekwipunku, ale teraz tak patrzę, że nie będzie chyba na to w ogóle miejsca. Ponieważ znowu wracam się do magazynu, bo materiał kolejny, bo już troszeczkę inaczej ten domek wygląda. Za chwilę wam pokażę jak. No, wam powiem, że tak całkiem ciekawie nawet to wygląda. I to najpierw to sobie przepalarki tutaj. Zabrać sobie przynajmniej tak troszeczkę kamienny cegiełek. Ciekawe, czy w ogóle mi się to zmieści w ekwipunku. Jasne. Wam powiem tak, efekty, które teraz zrobiłem, są fajne i mi się tak naprawdę podobają. Nie ma nic tutaj do gadania. W międzyczasie, jak się tutaj gram sobie od 1,5 godziny coś takiego, no to przed nosem przeminęły mi się na serwerze około 5-6 osób, dlatego nie no, naprawdę spoczko, że tutaj każdy jeszcze pamięta o tym serwerze. Więc co rzeczy, słuchajcie, tutaj akurat z wami będę kończył szybciutko
ogrodzenie, chociaż nie wiem, czy bym dał radę, ale może dam radę, bo tutaj mam jakiś materiał, więc no to co dam radę, to jeszcze dokończę i wam pokażę, co będzie dalej w kwestii tej działeczki, bo tutaj jeszcze troszeczkę się zatrzymnę i będę dalej sobie tutaj kminił, budował i być może jeszcze w kolejnym odcinku już ta działeczka będzie zrobiona, ale tego wam opisać nie mogę, bo nie mam pojęcia, co tutaj będzie się dalej działo. Na razie sobie o takie róże tutaj postawię. Tu muszę jeszcze kamień na antierta zamienić, ale tutaj mogę wam powiedzieć, że już okna wyłożyłem. Więc mieszkanie zaszklone, coś takiego. Tutaj planuję zrobić taki malutki korytarzek, że siadamy sobie i rozmawiamy, wiecie o co chodzi. Tutaj jeszcze nie wiem, jak ja tutaj to zrobię, ale tutaj ma być wejście na kolejne, drugie pięterko. Tutaj taka szafka w korytarzu ze skrzynkami, czemu by nie. Tutaj będzie magazynek, a tutaj będzie zejście do piwniczki. Kolejna rzecz, słuchajcie, będzie, no wiecie, tutaj okienka i takie tam inne sprawy. Tutaj też są okienka tutaj, tylko w magazynie okienek nie będzie, bo to wszystko będzie od, tak naprawdę od, chyba od pieców i też tutaj jakoś będą pokładane skrzynie. Sypialnia, łazienka będzie u góry. Ale słuchajcie, to nie jest taki domek, co bym chciał zbudować, bo taki domek ze systemem restaurowym i takie tam inne pierdolki, to zobaczycie w kolejnych u mnie planach, bo już mam, wyobrażam sobie, jak ja bym to zrobił. I nie wiem, czy on będzie taki z terakoty budowany, taki współczesny, czy z drewna. Ale na tą chwilę obecną ja się z wami będę zegnał i widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku z Przycieckiej Krainy. Także jeżeli odcinek się wam spodobał z takim mini domkiem, te domki będą oczywiście do wynajęcia. Każdy będzie mógł sobie je zabrać, a jak nie, to nie. Będą coś tylko dla dekoracji, ale mam nadzieję, że będzie z nich pożyczek. A w tym oto właśnie momencie ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejny odcinku z Przyjacielskiej Krainy. Jeżeli odcinek się wam spodobał, zostawcie koniecznie łapę w górę i zasubskrybujcie kanał, by dołączyć do załogi widzów i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!